Cześć, cześć, witam się z wami serdecznie w środę. Środę? Środę, tak. Jest piękna pogoda, ale wieje wiatr i przez to jest troszeczkę chłodno. Nisa słucha tureckich piosenek i troszeczkę marudzi mi dzisiaj, ale jeszcze jest lekko przeziębiona. Co ja robię? Sprzątam, piorę pościel, bo przez to, że jest wiecznie, ona szybko schnie. Gdzie chcecie iść? Na Bambini. Bambini? A, do tego parku zabaw. Pojedziemy, pojedziemy. Co jeszcze? Za chwilę się wybieram na zakupy i pojedzie ze mną też ciocia. Pojedziemy do Teddy, pojedziemy do Lidla. Wtedy bym chciała zobaczyć. Słyszycie, jak wieje? Wtedy bym chciała zobaczyć. Może będą przecenione ozdoby wielkanocne, więc chciałabym kupić na przyszły rok. Ja zazwyczaj tak kupuję też na promocjach. Jak coś jest przecenione, to warto kupić i to po prostu schować. No także zobaczymy, zabieram was ze sobą. Ja oczywiście wiecie, włosy nieugarnięte w bluzie po domowemu, ale to takie normalne życie, nie maluję się specjalnie pod vlogi, chyba że nagrywam jakieś pogadanki, które bym chciała, żeby właśnie były fajne też i żebym na nich wyglądała z jakimś tam przekazem, a ogólnie w domu, jak mam ochotę, to się pomaluję, jak nie mam ochoty, to się nie pomaluję, na tej zasadzie robię sobie kawkę. Co chciałam powiedzieć, że będę wtedy, mam nadzieję, nagrywać troszeczkę, ponieważ ogląda mnie też turecka rodzina, tak jak wam wspominałam kiedyś, i oni są bardzo ciekawi tutaj też tych sklepów, a nie robię ogólnie pod nich jakoś tam wideo i tak dalej, ale jak tam zerkają, to chciałabym, żeby mogli sobie też pooglądać, co tam u nas jest w tych europejskich sklepach, więc troszeczkę tam nagram. Pokażę im też ciocie, bo są bardzo ciekawi, ostatnio widzieli, jak ciocia tam La Margin robiła. I pisali do mnie właśnie, że fajnie, że pokazuję im, co tu u nas słychać. Także te vlogi to nie tylko są dla moich widzów, którzy mnie nie znają, ale też dla rodziny, także fajnie, że mogę nagrywać i wam to wszystkim pokazywać. Chcieliśmy oczywiście wszystkim podziękować za wielkanocne życzenia. Dziękujemy wam bardzo. Patrzcie, gdzieś to płaczę, tylko zmęczona. Zmęczona jestem. Idę ją przebierać, bo za chwilę będziemy jechać, także nie chcę, żeby jechała w piżamie, choć zazwyczaj jeździ w piżamie, bo tak jest wygodniej dziecku. I już przy czwartym dziecku stwierdziłam, że najwygodniejsze ubranka dla dziecka tak do przynajmniej 6-7 miesiąca to są takie właśnie pajacyki, piżamki. Wtedy dziecko jest najwygodniej, najluźniej, a nie te leginsy, te bluzki na to i w ogóle stwierdziłam, że oczywiście to wszystko ładnie wygląda, wiadomo, na wyjście do lekarza też małej zakładam, ale ogólnie jak siedzimy w domu albo gdzieś tam wychodzimy, no to gdzieś wychodzimy do szkoły czy gdzieś, to zazwyczaj w piżamce, taki pajacyku. No a teraz idziemy do sklepu i że tyle mam tych ubranek, to muszę je trochę wykorzystać, to też założę, ale ogólnie jestem za takimi właśnie pajacykami, bo naprawdę dla dziecka jest najwygodniej. Kochani, chciałam was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, bo powiem wam, że on nie, że tak kuleje, bo ja staram się tam wrzucać jakieś posty i ogólnie, ale byłoby mi miło, gdyby było was tam więcej, jest nawet nie ma przekroczonego 1000, a bardzo bym chciała, żeby było te 1000 chociaż osób tam na Instagramie. Ja tam nie jestem jakoś tak, Bóg wie, jak aktywna jak inne instagramerki, że tak podaję, nie wiem, wrzucam tam kiełbasek ileś tam. I w ogóle wiem, że powinnam być aktywna, no ale na ten moment nie jestem, ale jadę do Turcji i w Turcji będę przez dłuższy czas, więc chciałabym tam też robić live'y i chciałabym tam też rzucać więcej postów i więcej story związanych właśnie z Turcją, z widokami, których na przykład nie nagram na vloga, a będę chciała wam pokazać to właśnie na story. Także zapraszam was do obserwowania mojego Instagrama, a Instagram nazywa się Julie Turcja, tak jak mój kanał. Także zapraszam was serdecznie. Dobra, jestem już wyszykowana, czy wyszykowana, włosy mam zrobione, znaczy zrobione, spięte, także jadę, kochani, do Teddy u nas tutaj w Majlus i do Lidla, także troszeczkę ponagrywam, zobaczymy może coś ciekawego, co jest przecenionego, czy w ogóle są jakieś przeceny, także lecimy. Kaç giyiyor Hazal? Kaç giyiyor Hazal? Hazal? 64 dedi. Ha. Aa, yürü tak.
Başka ne var? Burada bakayım yenge. Nasıl böyle koyayım ben? Avrupa'nın yaşant. Bakayım. Ama yok tanesi 1.50. Değil mi sadece sen ama? Yine kullanmayı hayvanlardan şeyleri. Bıçak mı? Şu bıçak bunu salaksana kaç verdim. O mu öyle mi? Kurmuyorum. Görmüyorum. Başka bir iki tane böyle kız. Bunu mu kapıya aldın yürüte? Kaç para? 8 штук. Boşatıyorsun. He valla. Nereye aldın? Aldın değil mi? Hı. Selam söyle. Yenge, Hacer yenge. Yapıyor. Çok ya. Hı. Al. 2 euro. Değil mi? Elif çok seviyor. Mutfak var zaten yenge, çok oynuyor. Ne için? Çok seviyorum. Senin turp yenge. Baktım da ne alacaktım? Ja już po zakupach jestem zmęczona. Ale w Lidlu jest teraz, powiedzmy, turecka półka, że tak powiem, chociaż mi to trochę pod greckie przypomina, ale dobra. Są tureckie manty. Jak wam się nie chce robić takich mini pierożków, to możecie sobie kupić. Ja ich nigdy nie kupowałam i mam zamiar je teraz spróbować. Kiedyś robiłam sama, ale powiem wam, że to jest tak dużo roboty, że po prostu ja na to teraz nie mam czasu, więc wypróbujemy takie gotowe. Każdy teddy jest inny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo na przykład u nas w Kolumbach już na przykład nie ma takich promocji, jak są u nas Milus. Ale zobaczcie, za euro jest, no to jest zwykły taki polar. On nie jest ani gruby, ani wiecie, jakiś tam super ekstra jakości. Ale po co mi to, jak czasami będziemy iść na grilla i żeby wiecie, wieczorami jest często chłodniej, więc można takie coś na grilla, czy nawet w domu sprzątając, albo na balkonie sprzątając, czy w ogóle wyjść do parku, można takie coś po prostu założyć i nie będzie szkoda, że się zniszczy. Chłopakom wzięłam bluzy, ciocia powiedziała, że są bardzo, bardzo fajne, bo kupiła już Hazal takie bluzy i one z 3 euro przecenione, zobaczcie, na 2 euro. Wzięłam im, oczywiście ja tu muszę wszystko wyprać, bo to jest takie, widzicie, zakurzone. Więc wziąłam. Z czego jestem najbardziej zadowolona? To są tureckie szklaneczki. I to kosztowało, zobaczcie, 5 euro wtedy kupione. Bo ja już powiem wam, że mam trochę szklanek wybitych i musiałam sobie po prostu kupić. I myślałam, że pojedziemy do Nürnberg, ale że tu się trafiło. Są bardzo ładne, zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Więc super, super, że mi się trafiło. W sumie to ciocia znalazła. Także jestem zadowolona. Ogólnie było bardzo dużo fajnych promocji na szklanki. Takie zwykłe do picia wody, szklanki 8 sztuk za 3 euro, więc naprawdę warto. Ja akurat mam dużo, więc nie kupowałam. A tutaj, kochani, na święta, wiecie co, to można po prostu przemalować, nawet na złoto, dlatego to wziąłam, kupię spray taki, wiecie, i ja to przemaluję sobie, to jest taka gwiazda, 55 centów za nim dam, fajna będzie na drzwi, 55, tak, 55 centów, fajna będzie, żeby właśnie na drzwi zawiesić wejściowe, czy coś w tym stylu, więc dlaczego nie, to w sumie kupiłam, ale nie wiem czemu, też 55 centów kosztowało i powiem wam, że można to na przykład udekorować troszeczkę inaczej. Babcia może mi to zrobi, jak przyjedzie do nas na święta. Oczywiście grudniowe, no ale wiecie, o co chodzi.
na przykład tutaj jakieś bombki, jakieś małe mini Mikołaje i można z tego fajny zrobić stroik, nawet na stół, do środka postawić świeczkę i będzie fajna dekoracja. Także za 55 centów, to jak normalnie za darmo, z 3 euro przecenione, super. Co mam jeszcze tutaj? Ja bym nie była sama, gdybym nie kupowała. Miałam zobaczyć rzeczy na Wielkanoc, a były na święta. Za euro tyle tych szyszek, tego wszystkiego, bo to zawsze się przyda do dekoracji. To nie kosztowało dużo, 2 euro na normalnej cenie, ale ja kupiłam za 55 centów, więc wydaje mi się, że na święta jako dekoracja będzie super. Teraz tutaj. Kupiłam takie skarpety, które kosztowały 10 centów. Można je powiesić na choinkę, albo można po prostu dzieciom wsadzić malutkie drobiazgi. Wzięłam ich 5, bo ciocia chciała, żebym jeden prezent zrobiła dla Hazel, jak będę coś robić, żeby ona też zobaczyła, jak to są takie, wiecie, święta święty Mikołaj i tak dalej, więc przyjdzie do nas. Ona bardzo chciała choinkę ubrać naszą, więc w tym roku ją zaprosimy na ubranie choinki. Także tu są takie skarpety. Bardzo fajnie, za 10 centów. Za 10 centów to jest 50 centów za te skarpety. Nie było ich więcej. Jakby było więcej, to bym wzięła. Tutaj ciotki córka za niedługo ma termin, bo zostało jej 4 tygodnie i wzięłam za 55 centów takie dekoracje. Ja bym zrobiła jej taki fajny prezent i już nawet wymyśliłam, że kupię jej taką właśnie huśtawkę elektryczną i po prostu coś do tego i to po prostu poprzylepią gdzieś tak ładnie, żeby było. Zobaczymy, przyda się. Co jeszcze? Taką pizzę i właśnie ja nie wiem, czy dać to Elif, czy po prostu, bo to było z 5 przecenione, zobaczcie, na 2 euro. Tam nie patrzcie, bo tam są moje rzeczy do składania. Pościel spadła, wiatr zwiał. To są ciuchy czyste, które muszę złożyć po prostu. I właśnie się zastanawiam, czy dać to teraz Elif, czy zostawić to do Turcji, ale Elif ma tyle tego wszystkiego, że wiecie co, ja mam taki fajny pomysł na, dla dzieci do Turcji, że będą sobie po prostu losować prezenty, nie będą wiedzieć, co jest w paczkach, a będą numerki losować, na prezentach będą też numerki i będą mieć takie, wiecie, niespodzianki. Wydaje mi się, że to zostawię do Turcji. No i jestem ciekawa tych światełek, bo one znaczy z 15 był przecenione na 10 euro, a później był przecenione na 5 euro, więc jestem ciekawa, czy one w ogóle palą, bo ja tu wsadziłam paragon do środka, więc zaraz je odpalimy. Poczekajcie, jestem bardzo ciekawa, bo powiem Wam, za 5 euro 240 sztuk LEDy białe, nawet na balkon, nawet na choinkę. Tego nigdy nie za mało. O, tak to się mówi? Zobaczcie, ej, piękne są. Także super, naprawdę. Będę miała światełka. Światełka działają, chłopcy mnie proszą, żebym przyczepiła im do łóżka te światełka, więc no zobaczymy. Na razie na tymczasowo mogę im zawiesić, nie ma problemu w sumie, czemu nie. I taki wzięłam koszyczek do łazienki, bo Elif ma tam takie różnego rodzaju rybki, okulary do pływania i to tak leży luzem, mnie to tak denerwuje, no to odkładam na bok, odkładam, więc chciałam tutaj po prostu mieć ładnie poukładane te jej zabawki do pływania. A tutaj Wam pokażę, to jest cały worek Nisy, ubranek, które połowę założyła, połowę nie. Ja Wam już mówiłam, że ja to zawożę do Turcji. Tu są rzeczy zimowe, które chcę wynieść na strych. Tu są jakieś kapy, nie kapy, które mi są w szafie niepotrzebne na dzień dzisiejszy, więc to też idzie na strych. A tu są same, zobaczcie, śpiwór, jest z góry same Nisy. Po prostu nie mam Wam jak tego pokazać, ubranka. I ja to po prostu zawiozę do Turcji, to jest już drugi taki worek, więc sobie wyobraźcie, ile ona tego ma. Wyłożyłam jej większe rzeczy do szafek, więc ma teraz rzeczy na teraz i troszeczkę na później, a to wszystko leci na strych, a później do Turcji. Lidlu kupiłam też tabletki do zmywarki, 65 w sumie sztuk, za chyba 11 euro, 10,99 albo 11,99, nie pamiętam. Ja Wam powiem tak, ja ogólnie nie kupuję nic, co jest w takich kapsułkach, bo nie ufam takim rzeczom. Wydaje mi się, że to gdzieś się nie rozpuszcza, a później obkleja naszego rodzaju sprzęty. Ale ciocia powiedziała, że są naprawdę bardzo, bardzo dobre, dlatego ja wzięłam je do spróbowania. Ogólnie kupuję takie zwykłe, normalne tabletki, albo z Finish, albo ten Somat chyba się nazywa marka, albo W5 w Lidlu, więc będę próbować te. Cześć, cześć, witam się z Wami w czwartek. Te dni tak szybko lecą, że czasami nie ogarniam, ale dzisiaj miałam mieć kontrolę lekarza i niestety się nie odbyła.
chodzi o kontrolę na ucho. Bo się spóźniłam, to po pierwsze. Po drugie, wkurza mnie to, że nadal w tych przedszkolach musimy robić dzieciom testy. Wszędzie się chodzi praktycznie bez masek, oprócz, wiecie, lekarzy i tak dalej. No ale do przedszkola, żeby wejść, trzeba założyć maskę i 3 razy w tygodniu jeszcze dziecko testować. No, alo! Zaczęliśmy żyć normalnie, a w przedszkolach jeszcze taka parodia jest dosłownie. No i przez to się spóźniłam, bo pomyliły mi się dni. Normalnie testuje się dzieci w poniedziałki, środy i piątki, no ale że dzieci zaczęły od wtorku przedszkole, dzieci Elif. No to zaniosłam we wtorek i dzisiaj jest czwartek, czyli powinnam zanieść dzisiaj i musiałam się wrócić z Elą specjalnie, żeby zrobić ten test, zawieźć ją. Oczywiście zadzwoniłam do mojego doktora, to też się okazało, że dziwnie, bo się włączyła automatyczna sekretarka i że są na urlopie. To kto mi miał zbadać te ucho? A mój numer telefonu mają, więc nikt do mnie nawet nie zadzwonił, więc ja zadzwonię w poniedziałek i spróbuję się umówić na kontrolną wizytę w przyszłym tygodniu. No, także tyle w temacie. Ja będę dla Was ten filmik za chwilę montować. To już chyba będzie końcówka tego filmiku. Wczoraj byłam z ciocią na zakupach, trochę żeśmy tam pokupywały. Pierdółek, jak ja to mówię. W sumie połowa niepotrzebna, ale wiecie jak to jest, nie? Będę się z Wami żegnać. Idę sobie robić kawusię i zjem pączusia. Zobaczę ile mam materiału i dla Was go wrzucę. Także życzę Wam miłego tygodnia.